Dobry wieczór, mam na imię Ewa i serdecznie witam w programie Dziewczyny Fortuny. Jak co dzień mam dla Was przygotowane zagadki. Wspólnie z reżyserem zadbaliśmy o to, żeby tych zagadek było dzisiaj jak najwięcej. No ale jak dużo zdążymy ich zaprezentować, to już zależy od Was i od tego, w jak szybkim tempie będziecie je rozwiązywać. Zaczynamy od czegoś, miejmy nadzieję, na rozgrzewkę, bo to tego typu zagadka, której przebiegu nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Natomiast 100 zł czeka już teraz za odpowiedź z koperty. No i wiemy, że w kopercie jest słowo, które reżyser ułożył z dostępnych tutaj liter. Nie mamy tutaj, jak widzicie, całego alfabetu, jest tylko 10 liter do naszej dyspozycji. Z tych liter, od razu mówię, wybieramy sobie niektóre i układamy z nich słowo. Reżyser również takie litery wybrał, ułożył z nich słowo. Jeżeli to właśnie Ty podasz to słowo, wygrasz pierwszą słowę w dzisiejszym programie. To co, Wy się już zastanawiacie? Ja przypominam zasadę, ale już czekam na pierwszy telefon. W naszym programie mogą brać udział osoby, które mają kończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazany na dole ekranu numer. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączy Cię ze studiem. Aby zdobyć nagrodę, należy udzielić prawidłowej odpowiedzi prowadzącemu program podczas połączenia ze studiem. Aby zostać połączonym ze studiem, należy w najkrótszym czasie udzielić prawidłowej odpowiedzi na zadane podczas połączenia telefonicznego pytanie. Jeśli Twoja odpowiedź zostanie udzielona w najkrótszym czasie, to system sam do Ciebie oddzwoni i zostaniesz na żywo połączony z moim studiem, a szczegóły znajdziesz na www.superstacja.tv. 100 złotych. 100 złotych czeka na kogoś z Was, kto już wpadł na pomysł i odgadnie słowo, które znalazło się w kopercie. Być może właśnie Ty patrzysz na te litery, na które właśnie spojrzał reżyser i z tych liter udało Ci się ułożyć słowo. Kilka literek. No dobrze, kto już ma pomysł, zapraszam. Już można trafiać do studia, już można walczyć o pierwsze pieniądze dziś w programie. Także ja z niecierpliwością, jak zwykle, czekam na ten pierwszy telefon. Studio. Jak tutaj trafić? Otóż jest jedna droga, nie trzeba się fatygować osobiście, na szczęście wystarczy, siedząc wygodnie w fotelu przed telewizorem, chwycić za telefon i wybrać numer. Czy dzwonisz z telefonu komórkowego, czy ze stacjonarnego, jest to ten sam numer 704-304-310. No dobra, to jeżeli jest przed telewizorem ktoś, kto już ma pomysł, czekam właśnie na taką osobę, ale Wy nie czekajcie, bo wiecie, że w tym programie tempo to jest coś, co ma znaczenie. Im szybciej radzicie sobie z zagadkami, tym więcej zagadek jesteśmy Wam w stanie zaprezentować, a co za tym idzie, tym więcej pieniędzy zdążycie wygrać i tym więcej osób wygra. Stuwa, na dobry początek programu. Ja wiem, że jest bardzo późno, ja wiem, że kończy nam się weekend, więc dziś szczególnie nie spodziewam się zbyt wielu osób po drugiej stronie ekranu, dlatego że no może wczoraj czy przedwczoraj jeszcze mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby dłużej posiedzieć przed telewizorem tą nocną porą. O tyle dzisiaj, to pewnie podejrzewam, że jutro część osób musi wcześniej rano wstać. Także jeżeli Ty nie musisz, albo musisz, ale nie czujesz potrzeby snu jeszcze o tej porze i po prostu siedzisz przed telewizorem, chcesz powygrywać pieniądze, to śmiało zapraszam do studia już teraz, jeżeli udało Ci się oczywiście ułożyć jakieś słowo. Wybieramy niektóre litery, układamy z nich słowo. Słuchajcie, program już chwileczkę trwa, co prawda niedługo, ale zdążyłam już się z Wami przywitać, przypomnieć zasady programu, powiedzieć o zagadce co nieco. No i tak sobie myślę, że już powinien być ten pierwszy telefon, ta pierwsza osoba, która już jakieś słowo ułożyła. Jeżeli nie będziecie zwlekać i macie pomysły i od razu wybieracie numer do studia, to już powinnam ten telefon w studio słyszeć. To Wy decydujecie o tempie w tym programie. O, jest telefon. Dobry wieczór, poproszę o odpowiedź. Dobry wieczór, może kamera? Kamera, sprawdźmy. Kamera. O, da się. Nie jest to odpowiedź z koperty. W takim razie ląduje na naszej tablicy. No, w naszym studio już jest kamera i to, jak się okazuje, nie jedna. Jedna na tablicy, a pozostałe kamery gdzieś wokół. Dobry pomysł, bo na pewno da się to słowo ułożyć z liter, także to był pierwsze Pana skojarzenie, patrząc na te litery. Nie jest to jeszcze odpowiedź z koperty, ale faktycznie słowo pasujące do zagadki. Zobaczcie, Pan tutaj dwa razy wykorzystał literę A. No i tylko literę A, jak patrzymy na ten układ liter, można wykorzystać dwukrotnie. O tym też pamiętamy, bo czasami próbujemy sobie mnożyć te litery gdzieś w głowie na własne potrzeby, bo akurat pasują nam do jakiegoś słowa, a tu nie o to chodzi. Korzystamy tylko z dostępnych tutaj liter. Jeżeli jakaś litera pojawia się raz, to tylko raz możemy ją w tym słowie wykorzystać. Jeżeli pojawia się więcej razy, to tyle razy, ile ją tutaj widzimy, możemy w słowie zastosować. Ale z tego, co tutaj patrzę, to tylko litera A pojawia się
dwukrotnie. No dobrze, panu udało się znaleźć słowo kamera. A tobie? Jakie udało się ułożyć słowa? Być może ktoś z was już ma na myśli odpowiedź z koperty. No, kamera, dobry pomysł, dobre skojarzenie, no bo jest to słowo, które znacie. Udało się panu właśnie takie słowo dostrzec. O, i jest kolejny telefon. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Dobry wieczór, ameba. Ameba. Da się, faktycznie. Chociaż myślę, że za trudne troszeczkę. Myślę, że fani biologii wiedzą, co to ameba. Ja akurat pamiętam rozszerzoną biologię w liceum, także tak, ameba to coś, co tam w głowie zostaje, mimo że od średniej szkoły już minęło troszeczkę czasu. Ale ameba to myślę, że zbyt wyszukana propozycja, bo no kamera to był dobry pomysł, bo faktycznie wiemy, co to jest. Słowo udało nam się skojarzyć, natomiast z amebą już trudniej, ale takie było pana skojarzenie. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Dobry wieczór. Ja, proszę pani, co ja ułożyłam? Mhm. Trzy wyrazy, proszę pani. Ale jeden wyraz można podać tylko. Katorga. Oj, to trudne słowo. Sprawdźmy. Katorga. Da się ułożyć, ale to reżyser nie męczyłby was takimi tutaj... źle zapisałam. Katorga, tak? Katorga. Katorga. Za trudne słowo. Coś prostszego, bo faktycznie no, znamy to słowo, to fakt. Teraz jak pani wypowiedziała to słowo, no to kojarzymy, ale tak, żeby znaleźć takie słowo, to myślę, że to niełatwe zadanie by było, także to nie to. Dobrze, nie udało się z trzecim telefonem rozwiązać zagadki. To co? Czy reżyser zaproponuje nam więcej pieniędzy, żeby nas tu jakoś zmobilizować? Jest ostatnia noc tygodnia, jutro, a w zasadzie już dzisiaj. Witamy nowy tydzień, także mam nadzieję, że reżyser może pozwolić sobie na to, żeby rozdać, porozdawać te nadwyżki, których nie udało się w tym tygodniu wam rozdać. Także 1000 zł to propozycja. To propozycja reżysera. No i jak to wygląda? Wygląda to tak, że czeka na was gwarantowane 100 zł za odpowiedź z koperty i 900 zł to bonus, który można wygrać odpowiadając na szybkich 5 pytań w ciągu 30 sekund. Jeżeli już macie jakieś pomysły, w sumie można wygrać nawet 1000 zł, także warto te swoje słowa, które udało wam się ułożyć, sprawdzać. Przy czym pamiętajcie, że trafiając tutaj do studia, możemy sprawdzić jedną swoją propozycję. Mówię o tym dlatego, że już słyszałam telefon, gdzie pani chciała się podzielić jeszcze jakimś słowem. No, pamiętajmy o tym, że to jedno słowo, które udało nam się ułożyć, sprawdzamy. Jeżeli pani w międzyczasie oczywiście wpadła na inny pomysł, prostszy niż ta katorga, to oczywiście zapraszam do studia. W każdej chwili można tutaj do mnie trafić. Dopóki ta zagadka trwa, masz szansę wygrać pieniądze. Także czy skorzystasz z tej szansy, czy nie, to już twoja decyzja. Ważne, żeby to była w miarę szybka decyzja, bo jeżeli będziemy zwlekać zbyt długo, może się okazać, że po prostu ktoś będzie szybszy, wyprzedzi nas, sprzątnie pieniądze sprzed nosa. Byłoby szkoda. No byłoby szkoda, jak walczymy o nawet 1000 zł. A słowo, które jest w kopercie, znacie. No patrzymy na to słowo, to właśnie na tym polega ta zagadka. To słowo jest gdzieś tutaj w tej piramidzie liter. Nie mamy tych liter całego alfabetu, zaledwie kilka. Może teraz. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Dobry wieczór, Berta. Berta. Da się. Czy to jest takie proste słowo? No nie wiem, krótkie na pewno, ale czy proste? No ale słuchajcie, tak to jest, że wy patrząc na tę zagadkę, każdy z was zobaczy coś innego. Każdy z was przyglądając się dostrzeże jakieś inne słowo, ale jak będziemy szli tym tropem i podawali takie propozycje jak katorga, czy berta, czy ameba, to myślę, że trudno nam będzie szybko rozwiązać tę zagadkę. Kto miał inny pomysł? No, to już tak bywa. Reżyser mówi, no tak, tak Ewa jest zawsze. Jak w kopercie jest coś, co
co znamy, czy kojarzymy, to akurat pojawiają się jakieś trudne propozycje. Jak zdarza się reżyserowi włożyć do koperty coś trudniejszego, to okazuje się, że wtedy dzieje się dokładnie odwrotnie. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Witam ponownie, może mak? O, fajny pomysł. Nie jest to odpowiedź z koperty, ale zobaczcie, mak. No pewnie, że mogłoby być to słowo w kopercie. Jeszcze nie mak, ale dlaczego nie? No dobrze, co jeszcze w takim razie przychodzi do głowy? Zobaczcie, pan tutaj trafił już ponownie z kolejną propozycją. Da się, nie ma z tym problemu, tylko ważne, żeby mieć przygotowaną propozycję, jak już wybieracie numer do studia, bo czasami tak bywa, że siedzimy sobie przed telewizorem, widzimy tutaj kilka liter i mówimy sobie, a nie ma całego alfabetu, kilka liter, na pewno szybko znajdę jakieś słowo. Więc najpierw wybieracie numer do studia, a potem zastanawiacie się, co to by mogło być. Różnie to z tym bywa. Jest późna pora, jesteśmy zmęczeni, może nam to słowo tak szybko nie przyjść do głowy. Także tylko z gotowymi propozycjami. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Dobry wieczór, orka. Orka. A, jest o tutaj, faktycznie. Nie jest to odpowiedź z koperty, ale dobra propozycja, można ułożyć, da się. No i co to orka, wszyscy wiemy. No dobrze, to co dalej, co jeszcze? Bo wykluczacie propozycję za propozycją z każdym telefonem. Jesteśmy coraz bliżej rozwiązania. Wykluczyliście już, już 6 słów odpadło. To jakie jeszcze słowo da się ułożyć, patrząc na te 10 liter? Reżyser mówi, dobrze, ponieważ wróciliśmy na ten dobry trop i podajecie takie słowa, które nie są aż tak trudnymi, jak na przykład katorga. Są to lepsze słowa niż wcześniej, dlatego reżyser mówi 1500. 1500 do wygrania. No dobrze. Tak, to ułożył jeszcze jakieś słowo, bo wiem, że jesteście w stanie szybko rozwiązać tę zagadkę, bo nieraz pokazaliście, że często nawet pierwszym telefonem może być po zagadce, ale tak jak mówiłam, to wy reżyserujecie tę zagadkę, bo nie dość, że to wy podając tutaj różne propozycje szybciej zbliżacie się do rozwiązania, no to jeszcze tempo, w jakim podajecie te pomysły, też ma znaczenie. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Dobry wieczór, Artek. Artek. Da się. Nie z koperty, ale już lepszy pomysł niż Berta. Bo tak mi się wydaje, że słyszałam ten sam głos, co w przypadku Berty. No dobrze, kto znalazł jeszcze jakieś słowo, zapraszam, bo Artek to jeszcze nie jest słowo z koperty, ale tak jak mówiłam, z każdym słowem jesteśmy coraz bliżej rozwiązania, więc miejmy nadzieję, że jak najszybciej uda się tę zagadkę rozwiązać. No chciałabym, żeby była to typowa, rozgrzewkowa zagadka. Wygrać można nawet 1500 złotych, także przynajmniej jest o co walczyć. Ja wiem, że o takiej godzinie to ma znaczenie, bo jak już podejmujemy wyzwanie, jak już próbujemy sobie poradzić z zagadką, to też chcielibyśmy wygrać za to jakieś pieniądze. A że o takiej godzinie trudno się myśli, trudno się na pomysły wpada i wolniej się na te pomysły wpada, to też oczekujemy wyższej wygranej. No to kto chce sięgnąć po 1500 złotych, zapraszam. Kto z was zerknął na te litery, na te 10 liter i ułożył nowe słowo? No nie mamy tutaj nieskończenie wiele możliwości. Mamy tylko 10 liter do naszej dyspozycji, a już wykluczyliście 7 słów. Co jeszcze? Tak jak mówiłam, każdy z was patrząc na te litery znajdzie inne słowo, bo każdy ma jakieś inne skojarzenia. Dlatego ważne, żeby każdy sprawdził swoją propozycję, bo pewnie ktoś z was ma już na myśli odpowiedź, która znalazła się w kopercie. Bo ja chciałabym, żebyśmy tutaj maksymalnie 10 wyrazów zgromadzili na tej tablicy i z 10 telefonem być może rozwiązali zagadkę. Jest szansa. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Dobry wieczór, Ara. Jeszcze raz? Ara. Jakby pan przeliterował, bo nie jestem pewna, czy dobrze usłyszałam. A. Ta ostatnia litera jaka jest? A. Ara. A-R-A.
Ara, po prostu. Nie jest to odpowiedź z koperty. Wydawało mi się, że słyszę tam na końcu jeszcze literę S, dlatego tak dociekałam, bo tutaj nie ma takiej litery. Ara, dobrze, zobaczcie, to tak czasami jest, że jednak ten telefon i ten głos jest troszeczkę zniekształcony. Ja słyszałam Aras cały czas i dlatego dopytałam. Przepraszam, że tak pana męczyłam, ale... Nie jest to odpowiedź z koperty, ale dobry pomysł też, faktycznie Ara, zobaczcie. Trzy literki tylko, i tak tutaj pan wyłowił to słowo. Jeszcze nie Ara. No dobrze, 8 słów na tablicy, to co? Uda nam się rozwiązać tę zagadkę? Może z 9 telefonem. Kto ma pomysł, zapraszam do studia. 704 304 310. No i nie przejmujcie się, jak czasami dopytam, czy poproszę o przeliterowanie jakiegoś słowa. To nie, żeby was sprawdzać czy testować, tylko po prostu tak jest, że czasem ten telefon zniekształci troszeczkę nasz głos i wtedy chciałabym mieć pewność, że dobrze usłyszałam, że niczego tam nie przekręciłam. Kto w takim razie wpadł na jeszcze jeden pomysł? Kto nie śpi o tej godzinie? No to jest pytanie, bo wiem, że większość z was pewnie rano wstać musi. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Kareta. 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 Można. Nie jest to odpowiedź z koperty, ale da się. No i jest to słowo, które znamy, także... Dobrze, 9 propozycji na tablicy. To co? Z 10 telefonem rozwiązujemy zagadkę. Nawet 1500 złotych do wygrania. Dobrze, jeżeli uda nam się rozwiązać tę zagadkę, niech ktoś, kto sięgnie po te pieniądze, ma szansę sięgnąć po wyższą kwotę. Co wy na to? 2000? No tak sobie myślę, że skoro faktycznie reżyser może nam tu jakieś nadwyżki z całego tygodnia porozdawać, no to niech nam tutaj nie oszczędza kasy już przy pierwszej zagadce. Nawet 2000 złotych do zgarnięcia za słowo z koperty. Jakie słowo tam się ukryło? Kto wie? A i ostatni moment. Reżyser chciałby, żeby ta zagadka już została rozwiązana. Ja mu się wcale nie dziwię. Mówi Ewa, no chciałbym porozdawać te nadwyżki. Przygotowałam też sporo zagadek, których nie zdążyliśmy wykorzystać we wcześniejszych programach, a też czekają nas zagadki, które będą trudniejsze od tej rozgrzewkowej. No, tak to jest. Ja mówiłam reżyserowi, że trudno jest przewidzieć. No, gdyby w kopercie była ameba albo katorga, to już byłoby po zagadce. Tak to jest. Może faktycznie powinnam reżyserowi doradzać przed programem, żeby do tej koperty wkładał jakieś takie trudne słowa. To pewnie rozwiążecie zagadkę z jednym z pierwszych telefonów. No bo tak się ostatnio jakoś dzieje, że zaczynacie podawać takie naprawdę wyszukane propozycje, gdzie nawet reżyser się dziwi, bo on się przed programem zastanawia, nie tylko nad tym, jakie słowo do koperty włożyć, ale jakie tam jeszcze możliwości są, oprócz tego słowa, na które on wpadł. I czasami naprawdę się dziwi, bo słyszy od was propozycje, o których sam w ogóle nawet nie pomyślał, nie wpadł na to, także... No tak to bywa z tą zagadką. No nie jesteśmy w stanie niczego tutaj przewidzieć. To wy patrząc na te litery, na te 10 liter, zobaczycie jakieś słowo. Każdy z was zobaczy coś innego, no bo na tym to polega. Jedni skojarzą w ten sposób, inni tak. Jednym oko gdzieś tam powędruje w okolice literki O czy G, druga osoba zwróci uwagę na MA, a trzecia osoba na samą górę, czyli tam BRE. No naprawdę nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć, ale czasami mamy taką nadzieję, że wkładając do koperty na przykład jakieś słowo, które znacie, uda się jednak na ten pomysł szybciej wpaść. Najważniejsze przy tej zagadce, myślę, oprócz oczywiście propozycji waszych, to tempo, w jakim je podajecie. A do tej pory nie mam co narzekać na tempo, bo od początku programu słyszę telefon za telefonem. Także jeżeli faktycznie w dość szybkim tempie każdy z was sprawdzi swoje pomysły, może jeszcze nie wybrałeś numeru do studia, a udało ci się skojarzyć jakieś słowo, no to jest szansa, że szybko rozwiążemy tę zagadkę. Jakie jeszcze słowo da się ułożyć patrząc na te 10 liter? Nawet 2000 zł do wygrania. No o jakim słowie jeszcze albo nikt nie pomyślał, albo jeszcze nie wpadł na pomysł. Kto wie? Śmiało, to jest ostatnia szansa, ostatni moment. Także sprawdzamy swoje ostatnie propozycje, bo
Ważne, żebyśmy jak najszybciej przeszli do kolejnych zagadek. Kto miał jeszcze jakiś pomysł, albo wpadł na niego dopiero przed momentem? 10 liter do naszej dyspozycji. Ja wiem, że jest coraz trudniej o nowy pomysł. Bo nie dość, że już możemy się sugerować tym, co jest na tablicy, no to jeszcze wpadając na nową propozycję, musimy poświęcić się chwilę i zerknąć na tablicę, upewniając się, że to słowo, które przyszło nam do głowy, jest nowym słowem, którego jeszcze nikt nie podał. Może teraz. Dobry wieczór. Jaka odpowiedź? Halo. Witam. Jaka odpowiedź? Nie słyszę nic. Słowo do zagadki. Ułożył pan? Halo, Arab. Arab. Nie jest to odpowiedź z koperty, ale na pewno da się. Słuchajcie, ja was tutaj doskonale słyszę, a pana tu w ogóle bardzo wyraźnie słyszałam, więc nie wiem, jaki tam problem w drugą stronę. Czy pan jakiś miał problem z telefonem, z głośnikiem. Natomiast trafiając tutaj do studia, no nawet jeżeli nie słyszycie za wiele, bo tak się akurat przydarzy, nie przejmujcie się tym, po prostu trzeba podać odpowiedź. Wtedy wszystko będzie jasne. Nie Arab ukrył się w kopercie, aczkolwiek jest to słowo, które faktycznie da się ułożyć z tych liter. No, takie skojarzenie jak najbardziej do zagadki pasuje. Słuchajcie, przyspieszmy tempo. Ja wiem, że łatwo powiedzieć o takiej porze, wcale nie myśli się tak szybko jak w ciągu dnia, bo jednak te umysły już troszeczkę zmęczone, może senne. Po całym tygodniu chcieliśmy troszeczkę odpocząć, zregenerować siły przed kolejnymi dniami i wrażeniami. Mamy 10 chwil, czy uda nam się w tym czasie rozwiązać zagadkę. Jeżeli uda nam się chociaż troszeczkę przyspieszyć to tempo, jeżeli każda z tych osób, a umówmy się, nie ma nas wiele o tej porze przed telewizorem, jeżeli każda z tych osób wybierze numer do studia i sprawdzi swoją propozycję, która przyszła do głowy, to jesteśmy w stanie szybko rozwiązać tę zagadkę i nawet szybciej niż w ciągu tych 10 chwil. Tylko kwestia tego, w jak szybkim tempie sprawdzicie swoje pomysły. Bo czasem tak jest, że ułożysz jakieś słowo, ale czekasz, zastanawiasz się, mówisz, a może to nie to słowo, a może zaczekam jeszcze chwilę. Nie ma sensu, bo za chwilę albo będzie po zagadce, bo ktoś odgadnie propozycję, albo po prostu reżyser postanowi zmienić zagadkę. Na razie jeszcze szansa jest, mamy 10 chwil, w tym czasie wszystko zdąży się wydarzyć. I dobry wieczór, jaka odpowiedź? Witam po raz trzeci. Może kama? Kama, trudne słowo. Zapiszę, bo da się, ale myślę, że trudne. No ale zobaczcie, pan tutaj już z trzecim pomysłem trafił do studia. Dobrze, Marsiku, czy możemy zaproponować nawet 3000 zł, tak żeby nas już nie korciło kombinować tutaj z jakimiś takimi słowami typu katorga czy kama? Nie, to nie chodzi o jakieś takie słowa, których większość osób może nie kojarzyć. Dobrze, reżyser nie protestował, nawet 3000 zł do wygrania. Ja się bardzo cieszę, jak mogę wam rozdawać pieniądze. Jeżeli są większe pieniądze, to tym lepiej. No ale umówmy się, że w momencie, kiedy usłyszę odpowiedź i te pieniądze powędrują do kogoś z was, to moment, na który czekam. Także mamy 9 chwil. Wy nie czekajcie, jeżeli udało wam się skojarzyć jakieś słowo. Co jeszcze da się ułożyć z tych liter? Na pewno jakieś jeszcze słowo się da. I dobry wieczór. Jaka odpowiedź? Mam 4. Jedno słowo. Matka, jak? Kromka, metka. Jedno słowo. No to kromka. Kromka. Sprawdźmy. Da się. Nie z koperty, ale da się. Słuchajcie, tak jak już powtarzałam kilka razy, Jedno słowo. No, nie możemy odbierać szansy komuś innemu i trafisz tutaj do studia, podając ileś propozycji, bo żeby każdy miał równe szanse, każdy może podać jeden pomysł. Na tym polega ta zabawa. Kromka, okej, to słowo, które znamy, proste, także mogłoby być faktycznie, ale nie jest to słowo z koperty. Także powiem tak, są lepsze propozycje na tablicy niż ta kromka, mimo że nie jest to jakieś wyszukane słowo. 8 chwil.
Dobrze, ja szybko przypomnę te słowa, które do tej pory się pojawiły, bo może ktoś z Was zastanawia się albo już wpadł na pomysł. To wystarczy, że posłucha tych propozycji, które się pojawiły i będzie mógł się upewnić, że słowo, które ma, to nowe słowo. Kamera, ameba, katorga, berta, mak, orka, artek, ara, kareta, arab, kama i kromka. Co jeszcze? Pozostało nam 7 chwil. Biegnie nam czas dosyć szybko, a reżyser bardzo tutaj pilnuje tego, żeby nie przekroczyć czasu tej zagadki, bo zależy mu na tym, żeby te wszystkie pozostałe, których nie rozegrał w tym tygodniu, zdążył je rozegrać. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Dobry wieczór, korab. Sprawdźmy. Da się. Ale też myślę, że to trudne słowo. O, reżyser nawet nie wie, co to jest. No, panie reżyserze. Reżyser się zdenerwował. No nie, no. I sprawdza. Słyszę, że tam wstukuje w komputerze, to sprawdza, co to jest. To przyda ci się, Marcinku. Ta wiedza. 7 chwil zostało. No właśnie. Słuchajcie, coś prostszego, dlatego reżyser się zdenerwował, bo mówi, że już zaczęły się faktycznie pojawiać propozycje jakichś bardziej nam znanych słów, po czym znowu pojawia się pomysł korab. Trudne słowo. Nawet 3000 zł do wygrania. Kto miał inny pomysł? Zostało 6 chwil. Tylko 10 liter do naszej dyspozycji. Zobaczcie, ile słów wykluczyliście. Te wszystkie propozycje to są właśnie telefony od Was, także nie macie problemu z trafieniem tutaj do mnie. Mam też nadzieję, że nie macie problemu ze znalezieniem jeszcze jednego słowa. I dobry wieczór. Jaka odpowiedź? Witam, mała uwaga. Kromka nie może być, bo jest dwa razy K i moja propozycja to Bartek. O, widzi Pan. I ja takiej rzeczy nie zauważyłam, a powinnam. Reżyser też nie zauważył. No pewnie, że nie może być. Tak, przekreślimy. Brawo. Jest Pan czujny, jak Waszka. Bardziej niż my. Skreślamy kromkę. Zobaczcie, dwa razy litera K. No zobaczcie, a nam się wydawało, że jesteśmy czujni. A tu proszę. Taki nam tutaj przeoczyliśmy taki moment. I teraz zapomniałam, jakie Pan słowo podał. A, Bartek. Bartek, da się, faktycznie. Nie jest to odpowiedź z koperty. Ale słuchajcie, zwiększą czujność w takim razie. No widzicie, jak się okazuje, środek nocy to nie jest problem tylko dla Was, bo trudniej się myśli, dla nas również, bo jak się okazuje, możemy przeoczyć pewne tutaj słowa, czy pewne propozycje, które do zagadki w ogóle nie pasują. Słuchajcie, w kopercie na pewno jest słowo, które składa się z niektórych liter wybranych z tego zestawu. Patrzycie na to słowo, ono jest gdzieś tutaj wśród tych liter. Natomiast właśnie ważne, żeby te litery, które pojawiają się tylko raz, używać jednokrotnie. No ktoś patrząc na te litery przeczyta słowo kamera, ktoś inny arab czy korab, a za moment ktoś odczyta słowo z koperty. O, może teraz? Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Dobry wieczór, Greta. Greta. Nie jest to odpowiedź z koperty, ale da się. Ja już tu na górze napiszę. Greta. No jeszcze 5 chwil mamy, także jeszcze szansa jest. Co jeszcze? Zostały 4 chwile. Walczymy. Kto ma nowe słowo, nie czeka, wybiera numer do studia. Jesteśmy naprawdę blisko rozwiązania. No zobaczcie, ile pomysłów wykluczyliście. Reżyser już trochę podenerwowany, bo mówi, no Ewa, miałam nadzieję, że to będzie szybka zagadka, bo przecież kilka zagadek, których nie udało nam się w tym tygodniu rozegrać, czekają na swoją kolej i mają nadzieję doczekać się jeszcze w tym tygodniu. No, co prawda jest już po północy, ale dla nas jeszcze, ponieważ ta noc się nie skończyła, jeszcze zaliczamy ją do tego starego tygodnia. 4 chwile. Kto wpadł na jeszcze jeden pomysł?
dajcie szansę reżyserowi, żeby mógł pochwalić się tymi zagadkami, których nie zdążył Wam w tym tygodniu zaprezentować. Nawet 3000 zł do wygrania. Dużo pieniędzy, no ale wiem, że trudno jest się skupić i znaleźć jeszcze jedno słowo. Ale ja na pewno usłyszę to słowo, bo są tu dobre propozycje na tablicy. Kilka osób było naprawdę blisko. Ale jeszcze przez te 3 chwile. No nic nie mogę powiedzieć, bo czekam na pomysł od Was. Mam nadzieję, że się doczekam. Kto wie, zapraszam do studia. Żeby każdy miał równe szanse, pamiętajmy o tym, wybieramy numer do studia. No i podajemy swoją propozycję. 704 304 310. Jakie jeszcze słowo się da ułożyć? Dobry wieczór, poproszę o odpowiedź. Dobry wieczór. Komar. Komar. Da się. Nie jest to odpowiedź z koperty, ale faktycznie, zobaczcie. Dopiero teraz takie słowo. Jak najbardziej. No dobrze, uwaga. To co? Jeżeli jest ktoś, kto jeszcze jakieś słowo znalazł, zapraszam, bo tak tutaj krążymy wokół tych słów. Jeszcze nie usłyszałam tego słowa z koperty, ale w ciągu tych 2 chwil musi się to wydarzyć. Miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie. Nawet 3000 zł do wygrania. Tylko pamiętajcie o tym, że zostały nam 2 chwile, także zapraszam do studia. Powtórzę jeszcze raz te propozycje, które podaliście, żeby nie było żadnej powtórki, żebyśmy tym szybciej zagadkę rozwiązali. Zdarzyła się też jedna pomyłka z tą kromką i nawet my nie zauważyliśmy tej pomyłki, więc jak widzicie, bardzo łatwo przeoczyć takie rzeczy. W kromce litera K powtórzyła się 2 razy, a przy tej zagadce tylko literę A możemy użyć 2-krotnie. Każdą pozostałą literkę możemy użyć tylko raz. No to co usłyszałam? Kamera, ameba, katorga, berta, mak, orka, artek, ara, kareta, arab, kama, korab, Bartek, Greta i komar. No to czekam. Jeszcze 2 chwile mamy. Na pewno jest przed telewizorem osoba, która to słowo znalazła. No, cały czas czekam. Jeżeli udało Wam się ułożyć jakieś słowo i wydaje Wam się, no nie, niemożliwe, żeby to słowo było w kopercie. Sprawdź, bo może właśnie Ty masz na myśli to słowo, a dopóki nie słyszycie tutaj w studio, to my tutaj czekamy w niepewności, czy uda nam się zagadkę rozwiązać, a Ty być może masz słowo z koperty, dopóki nie wybierzesz numeru do studia, nie dowiemy się, czy to jest to słowo, no i będziemy tak wszyscy tutaj trwali w niepewności, a tu nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby jak najszybciej sprawdzać swoje pomysły, tak jak to się zresztą dzieje do tej pory. No nie macie problemu z trafieniem do mnie, mnóstwo pomysłów usłyszałam do tej pory, także jeżeli ktoś z Was wpadł na jeszcze jeden, niech nie zwleka. 704 304 310. I dobry wieczór, poproszę o odpowiedź. Brama. Brama, brama, da się. Nie z koperty, ale da się. Nie zauważyłam tego słowa. Faktycznie jest tutaj tak na prawym ramieniu tego trójkąta. Brawo, no bo na tym etapie zagadki ułożyć jakiekolwiek nowe słowo jest naprawdę trudnym zadaniem. A Pani się to udało i to do tego słowa, które nie jest jakimś przekombinowanym. Brama, no faktycznie da się. To nie jest jeszcze słowo z koperty. W takim razie, czy w tym ostatnim momencie uda nam się zagadkę rozwiązać? 704 304 310. Zapraszam do studia.
No, słuchajcie, ostatni moment. Nie zwlekamy. Kto wie, kto ma pomysł, wybiera numer do studia, bo tak jak mówiłam, przy tej zagadce, szczególnie przy tej zagadce, oprócz pomysłów liczy się tempo, to jak szybko te swoje słowa sprawdzacie tutaj na antenie. Im szybciej to się dzieje, tym szybciej zagadka zostaje rozwiązana, bo nawet jeżeli nie słyszę odpowiedzi z koperty z pierwszym telefonem, to jeżeli szybko te swoje pomysły sprawdzacie, to ten, który jest w kopercie, też jestem w stanie w miarę sprawnie od Was usłyszeć. Także jeszcze szansa jest, ostatnia chwila. Kto chce skorzystać z tej szansy, mam nadzieję, że wybiera numer do studia. Nawet 3000 zł do wygrania i szybciutko biegniemy dalej. Kolejne zagadki czekają, nie dajmy im czekać zbyt długo. 704 304 310. Jakie jeszcze słowo? Zapraszam. Użyłeś jakieś słowo? Może właśnie to słowo jest w kopercie, no ale dopóki nie wybierzesz numeru do studia, nie usłyszę Twojej propozycji i nie będziesz miał szansy sięgnąć po nawet 3000 zł. Jeszcze ta szansa jest. Jeszcze czekam, jeszcze jeden pomysł. No, uwaga, czas minął. Czekam na ten strzał w dziesiątkę. Kto skojarzył jeszcze jedno słowo? Ktoś z Was musi mieć na myśli to słowo z koperty. Kto? Czy ktoś jeszcze nie sprawdził swojego pomysłu? 704 304 310. Dobry wieczór. Poproszę o odpowiedź. Dobry wieczór. Romek. Romek. Da się. Nie z koperty, ale da się. Ej. Dobrze, no brawa dla Pani, bo udało się Pani znaleźć jeszcze jakieś słowo, mimo że na tym etapie, kiedy tyle tych słów wykluczyliście, znalezienie jakiegokolwiek nowego jest naprawdę trudnym zadaniem. Dobrze, Marcinku, ponieważ ja słyszę telefony, to znaczy, że są osoby, które mają pomysły, no to co, no nie chcę teraz otwierać koperty i pokazać rozwiązania. Zróbmy szybką dogrywkę, co? Żebyśmy nie odbierali szansy na wygranie tych pieniędzy. Nawet 3000 zł do wygrania. Słuchajcie, szybka dogrywka. Ja mówiłam, że są na tablicy dobre propozycje. Ja je teraz podkreślę, żebyśmy tym szybciej rozwiązali zagadkę. Co Wy na to? Ameba. Trudne słowo, to fakt, ale jest to słowo, które pasuje. Orka. Ara. Arab. Tutaj jeszcze mogłabym podkreślić komar. No chyba najlepszy z tych pomysłów. Chyba to nie przeoczyłam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć osób. Było naprawdę blisko. Kto wie dlaczego? Nie, dobrze, mam nadzieję, że mazak nie będzie mi już potrzebny. Jakie słowo jest w kopercie? Kto wie? Ameba, orka, ara, arab i komar. No dobrze, słuchajcie, myślę, że nie jest tajemnicą, że w takim razie w kopercie ukryło się zwierzę. Znacie to zwierzę doskonale. Znacie to zwierzę tak jak komara czy orkę. Tylko pytanie, kto to zwierzę znalazł wśród tych liter. Myślę, że lepiej znacie to zwierzę niż amebę. Chociaż jak ktoś dobrze pamięta lekcję biologii, to co to jest ameba kojarzy.
Natomiast myślę, że słowo z koperty jest Wam o wiele lepiej znane. Znacie to zwierzę. Znacie to zwierzę. Jakie to zwierzę? Dajmy się ludziom skupić, zastanowić nad tą zagadką, bo tak jak patrzę na te propozycje, sporo osób na przykład podawało imiona, a w kopercie jest nazwa zwierzęcia. Także pewnie musimy się przestawić, może ktoś znalazł w międzyczasie jeszcze jakieś imię, chociaż nie wiem, czy się da. To trzeba jeszcze raz spojrzeć na te litery na świeżo i ułożyć jednak nazwę zwierzęcia, bo właśnie taka nazwa ukryła się w kopercie. No, umówmy się, że teraz już bardzo zawęziliśmy krąg poszukiwań, bo o ile słowa z dowolnej kategorii, no to może jeszcze jakieś byliście w stanie ułożyć, to trudno nam jest nawet stwierdzić, bo nie jesteśmy w stanie policzyć, ile słów można ułożyć takich po prostu dowolnych. Ale jak już mówimy o konkretnej kategorii, wiemy, że chodzi o nazwę zwierzęcia, to tutaj nam bardzo dużo możliwości po prostu odpada. Jakie w takim razie zwierzę da się ułożyć z tych liter? Jeżeli wiemy, że to nie będzie ameba, orka, ara, arab i komar, a jeżeli mieliście przygotowane jakieś inne słowo, to trzeba szybko zmienić tę koncepcję i poszukać jednak nazwy zwierzęcia. Ja wiem, że to jest taki moment zawahania, kiedy nie słyszę telefonu, dlatego że w momencie, kiedy powiedziałam, że chodzi o nazwę zwierzęcia, to te osoby, które miały na myśli jakieś inne słowo z innej kategorii, teraz zamiast wybierać numeru do studia, zastanawiają się właśnie nad nowym słowem, słowem, które będzie nazwą zwierzęcia. A może Ty właśnie na taki pomysł wpadłeś? Miałeś przygotowaną nazwę zwierzęcia i teraz Ty możesz wykorzystać tę przewagę. Inni próbują na nowo szukać tego słowa, a Ty już wiesz, masz pomysł i właśnie wybierasz numer do studia. Śmiało. 704 304 310. Nie ma problemu z trafieniem do mnie, więc jeżeli tylko masz pomysł, zapraszam. I dobry wieczór, poproszę o odpowiedź. Krab. Krab. Da się. Jeszcze nie z koperty, ale da się. Jest faktycznie tutaj krab wśród tych liter. Ukrył nam się tutaj, ale nie z koperty. Także jest jeszcze jedno zwierzę. Jakie? Skoro nie krab, to... No muszę poczekać. No skoro już jesteśmy tak blisko rozwiązania, to nie chciałabym Wam szansy na wygranie tych pieniędzy odebrać. Tym bardziej, że wygrać można nawet 3000 zł. No a zwierzę, o którym mowa, to zwierzę, które znacie. Dobrze. Ponieważ kończymy tę zagadkę, żeby przyjemniej się walczyło o wygraną, niech będą nawet 4000 zł. No skoro nie rozwiązaliśmy tej zagadki wcześniej, a mieliśmy nadzieję, że tak się wydarzy, to niech przynajmniej teraz ktoś ma szansę powalczyć o większe pieniądze, ale umówmy się, że kończymy zagadkę. Nawet 4000 zł do wygrania tu i teraz. Więc jeżeli udało się komuś z Was znaleźć wśród tych liter nazwę zwierzęcia, to niech nie zwleka. Można, da się ułożyć jeszcze jedną nazwę. Ona jest wśród tych liter w tej piramidzie. To kto? Kto sobie poradził? No, słuchajcie, to jest błyskawiczna dogrywka i kończymy zagadkę. I tak ta zagadka zajęła nam więcej czasu niż reżyser sobie tego życzył, no ale tak jak mówiłam, no tu się nie przewidzi. No teraz się trudno zrobiło, bo niby z jednej strony jesteśmy bardzo blisko rozwiązania, no bo jeżeli teraz wpadniesz na pomysł i znajdziesz nazwę zwierzęcia, no to bardzo duża szansa, że to jest odpowiedź z koperty. Z drugiej strony wpaść na słowo, nowe słowo, do tego słowo, które będzie nazwą zwierzęcia, no to już jest trudne zadanie. Marciku, a możemy zrobić tak, że skoro znalezienie już nawet słowa z tej kategorii jest już wyzwaniem, czy możemy zaproponować wygraną za takie słowo, gdyby się okazało, że to nie będzie odpowiedź z koperty? No, reżyser mówi, masz rację, jest trudno, zapłacimy.
Co to oznacza? Gwarantowane 50 zł za każdy nowy pomysł. Przy czym przypominam, że musi być to nazwa zwierzęcia, bo już wiemy, jakiej kategorii szukamy. Także 50 zł za każde nowe zwierzę, ten napis się tutaj pojawił. No i oczywiście musi być to nazwa, którą da się ułożyć z dostępnych tutaj liter. Słuchajcie, no to w tym momencie wygrywa każdy. Każdy, kto taki pomysł oczywiście ma. Także nie ma co zwlekać, warto jak najszybciej wybrać numer do studia i za moment po prostu cieszyć się wygraną. A czy będzie to gwarantowane 50 zł, czy powalczysz o nawet 4000, to zależy od Ciebie i od tego, jaką propozycję podasz mi tutaj w studio. Dopóki nie usłyszę Twojego telefonu, nie wiem, co się tutaj wydarzy. Słuchajcie, to nie jest jakieś zwierzę, którego nie znacie, czy możecie na przykład nie kojarzyć. No z amebą to myślę, że jeżeli ktoś jakoś specjalnie uważny na lekcjach biologii nie był albo ma te lekcje już bardzo dawno za sobą, to może nie kojarzyć. A zwierzę, które jest w kopercie, to zwierzę, które znacie. No tak jak orkę, kraba czy komara. Czy nawet ara. No wiemy, jak ara wygląda. No to co ukryło się w kopercie? Kto wie? Kto powalczy o nawet 4000 zł? Przypominam, że w tym momencie nic nie tracisz, bo nawet jeżeli okazałoby się, że udało Ci się ułożyć nazwę zwierzęcia i nie będzie to odpowiedź z koperty, a trudno nam jest przewidzieć, co jeszcze uda Wam się z tych liter ułożyć, to i tak wygrasz gwarantowane 50 zł. Także na pewno nie odejdziesz z niczym. No to co, kto wie? Bo najgorsze, co może Ci się przytrafić, jak trafisz tutaj do studia z propozycją, to wygranie 50 zł. W najlepszym układzie powalczysz o nawet 4000. Także myślę, że i jedna, i druga opcja jest warta tego, żeby wybrać numer do studia. Tylko jeżeli nie masz pomysłu, nie dzwoń, bo ja czekam na telefon od kogoś, kto ma pomysł. Pomysł pasujący do zagadki, zaznaczam, czyli nazwa zwierzęcia. Co to będzie? Ja wiem, najtrudniejsze jest wpaść na ten nowy pomysł. Bo jak już masz pomysł, no to nie ma co czekać. Wybierasz numer do studia i na pewno wygrywasz pieniądze. Tylko jak tutaj znaleźć jeszcze jedną nazwę zwierzęcia? Jak wykluczyliśmy ich kilka, mamy tu tylko 10 liter do dyspozycji. A jednak, dobry wieczór, jaka odpowiedź? Dobry wieczór, kobra. Kobra, sprawdźmy, czy się da. A, da się. 50 zł. Nie znaleźliśmy nazwy tego zwierzęcia z reżyserem, chociaż faktycznie, zwierzę, które znamy, kobra. Cieszę się, że udało się Pani wyłowić nazwę tego zwierzęcia, aczkolwiek ucieszyłabym się bardziej, gdybym słyszała już odpowiedź z koperty. 50 zł powędruje w Pani ręce, natomiast jeżeli w międzyczasie może uda się Pani skojarzyć jeszcze jedną nazwę zwierzęcia, to śmiało zapraszam, bo do zgarnięcia nawet 4000 zł. Natomiast jeżeli jest przed telewizorem ktoś inny, kto znalazł już taką nazwę i chciałby sięgnąć po wygraną, to przypominam, że szansa wciąż jest. Jaką jeszcze nazwę da się z tych liter
wyłożyć. Co tutaj jeszcze jest? Kobra, fajny pomysł. No bo przecież wiemy, jak to zwierzę wygląda. Myślę, że nawet dziecko nie będzie miało problemu ze skojarzeniem tego, co to za zwierzę. Aj, no ale dłużej czekać nie możemy, bo no, nie zdążymy tutaj zagrać do wszystkich zagadek, które sobie na dziś reżyser zaplanował. 5 chwil. Dobrze, Marcinku, to na tych 5 chwil, no bo ja już chyba czekam po prostu na telefon z rozwiązaniem, ze słowem z koperty. Daj 5000, co? Reżyser mówi, dobra, masz i się odczep, już mnie nie męcz, bo tylko powiedziałem na początku, że chcę dzisiaj rozdać nadwyżki, to już tutaj wykorzystujesz sytuację i wyciągasz więcej pieniędzy ode mnie, a przecież musi mi i tak wystarczyć na kolejne zagadki. Dobra, nawet 5000 zł do wygrania, no i myślę, że nie da mi się więcej tutaj naciągnąć reżysera przy tej zagadce, także rozwiążmy tę zagadkę, przejdźmy do kolejnych i zobaczmy, jakie tam pieniądze będzie nam mógł zaoferować reżyser. Zostało nam 5 chwil, przypominam, także o ile pieniędzy bardzo dużo do wygrania, o tyle bardzo mało czasu, żeby po te pieniądze sięgnąć, więc pełna mobilizacja i za chwilę będziemy mogli się mierzyć z kolejnymi zagadkami. 704-300-4310. Ja wiem, większość osób patrząc na tę zagadkę powie, nie ma tu już ani jednej nazwy zwierzęcia. Nie ma. 2, 4, 6, 7 nazw zwierząt na tablicy. 7. No to ile można tutaj ułożyć nazw zwierząt, mając do dyspozycji tylko 10 liter? No właśnie. Za wiele tych możliwości nie ma, a zostały nam tylko 4 chwile. Trzeba się pospieszyć, no i trzeba się postarać, bo znalezienie słowa, które jest nazwą zwierzęcia, taką, której jeszcze nie słyszałam na tym etapie zagadki, no jest już nie lada wyzwaniem. Z drugiej strony, jeżeli masz taki pomysł, na pewno wygrasz pieniądze. Kwestia tego, żebyś jak najszybciej wybrał numer do studia, nie dał się wyprzedzić, bo kiedy do wygrania gwarantowane pieniądze, to szkoda, żeby ktoś inny był szybszy. 704-300-4310. Kto nie ma pomysłu, nie dzwoni. Umówmy się, że w tym momencie dajemy szansę takim osobom, bądź takiej osobie, która faktycznie skojarzyła nazwę zwierzęcia. No i jeszcze te 4 chwile są. Jeszcze zdążysz tutaj skupić się na tych literach i wyłowić takie, które utworzą nazwę zwierzęcia. Znacie to zwierzę. A przecież pojawiały się propozycje takich zwierząt, które znamy. Kobra, krab, komar, orka, ara. Ja wiem, że o ile zwierzę, które znalazło się w kopercie, to zwierzę, które znacie, to wpaść na sam pomysł jest trudnym zadaniem na tym etapie zagadki, kiedy już większość pomysłów wykluczyliśmy. No ale no, nie bez powodu reżyser proponuje nawet 5000 zł do wygrania, także myślę, że ten wysiłek jest wart tych pieniędzy. 3 chwile. Budzimy się, nie śpimy. Nasz studyjny kogucik pieje. Tak właśnie patrzę na te litery, bo myślę, może koguta da się ułożyć. Ale nie da się, bo nie ma tutaj niektórych liter, które by nam się w tej nazwie przydały. Ale na pewno da się ułożyć jakieś inne zwierzę. Jakie? Jeszcze czekam. Mamy 3 chwile. Kto powalczy o nawet 5000 zł? No, nie sądziłam, że dziś ta nagroda urośnie do takiej kwoty. Dlaczego? Dlatego, że myślałam, że rozwiążemy tę zagadkę szybciej i nie zdążymy zaproponować tych większych pieniędzy i te duże pieniądze reżyser będzie proponował przy tych kolejnych znacznie trudniejszych zagadkach. Tak się akurat złożyło, że reżyserowi bardzo zależało dzisiaj na tym, żeby te kolejne zagadki szybko się na ekranie pojawiły. Więc jak tylko nie rozwiązaliśmy tej zagadki z jednym z pierwszych telefonów, zaczął proponować większe pieniądze. No i dotarliśmy do kwoty
5 000 złotych. No tylko teraz kwestia tego, żeby ktoś jak najszybciej się po te pieniądze zgłosił. Zostały 2 chwile. Ja jestem przekonana, że jest przed telewizorem osoba, która tę nazwę znalazła. Tylko teraz kwestia wybrania numerów do studia jak najszybciej, bo czasami naprawdę tak bywa, że siedzimy przed telewizorem, ale jakoś nie nastawialiśmy się na to, żeby walczyć o pieniądze i po prostu próbujemy sobie, siedząc wygodnie w fotelu, układać jakieś słowa. No jeżeli udało Ci się na tym etapie zagadki ułożyć nazwę zwierzęcia, to aż szkoda byłoby nie wybrać numeru do studia, kiedy czekają gwarantowane pieniądze. To co? Kto wie? Zostały 2 chwile. Jeszcze ktoś zdąży. Kto? No, zostały 2 chwile, nie będziemy czekać ani chwili dłużej, także kto wie, zapraszam. No, pospieszmy się. Jest jeszcze jedno zwierzę. Jakie? Da się je ułożyć z tych liter. Jest to zwierzę, które znacie. Także nie chodzi tutaj o jakiś gatunek, o którym nie słyszeliśmy. Myślę, że nawet z amebą, no jeżeli ktoś nie uważał na lekcjach biologii, to może tej ameby po prostu nie kojarzyć. A to zwierzę kojarzycie. Ostatni moment. Już nie szukamy. To jest czas dla kogoś, kto już znalazł to słowo, no bo zabieranie się teraz za szukanie, kiedy została ostatnia chwila, raczej liczę na telefon od kogoś, kto już sobie poradził. No i mam naprawdę nadzieję, że ktoś taki przed telewizorem jest. Jeszcze telefonu nie usłyszałam, ale mam nadzieję, że to się lada chwila wydarzy. Wygrać można nawet 5 000 złotych, więc szkoda by było nie spróbować. 704-300-4310. Śmiało. Zapraszam. No kto? Kto tutaj wpadnie i powalczy o nawet 5 000 złotych? Jeszcze czekam, ale jeżeli wy też będziecie czekać, to nic dobrego z tego nie wyjdzie, bo wiecie, że w tym programie pieniędzy i zagadek na pewno nam nie zabraknie. No ale czasu z minuty na minutę robi nam się coraz mniej. A szkoda, bo już ten czas moglibyśmy przeznaczyć na kolejne zagadki. Tym bardziej, że skoro reżyser mówi, że czekają nas trudniejsze, tutaj też będziemy potrzebowali czasu na zastanowienie się. Jeszcze moment. Nikt nie skojarzył jeszcze jednej nazwy. Jedna osoba.
Ja naprawdę nie czekam na tłumy. No. Wiem, że przy takiej zagadce, kiedy wykluczyliście większość możliwości znalezienie jeszcze jednego słowa, gdzie wiemy, że chodzi o nazwę zwierzęcia, trudne zadanie. Trudne zadanie, także mam nadzieję, że ktoś sprostał. No, liczę na to, że też jednej osobie się udało. Gdyby miało sobie poradzić więcej osób, może byłby to problem, szczególnie o takiej porze. Ale ta jedna osoba, bo jedna osoba wystarczy, żebyśmy tę zagadkę zakończyli. Najwyższa pora, żeby to się wydarzyło. Ostatni moment. No uwaga, kto skojarzył? 50 zł oddałam za kobrę. Kto z Was powalczy o nawet 5000 zł? Moment, Marcinku, zaczekajmy jeszcze ten momencik. Dobrze, ja sięgnę po pieniądze, bo może zastanawiacie się, jak wygląda taka góra pieniędzy. Już Wam pokazuję. Mam tutaj wachlarz 5000 złotych. No i chcę, żeby ktoś z Was, kto znalazł jeszcze jedną nazwę zwierzęcia, nie zwlekał, nie wahał się, tylko jak najszybciej wybrał numer do studia, bo te wszystkie pieniądze mają szansę powędrować właśnie do osoby, która poda tutaj odpowiedź na antenie, no bo czasem tak jest, że mamy odpowiedź, ale jakoś nie decydujemy się na wybranie numeru do studia, obawiamy się, że może to nie to. Czekają duże pieniądze, bo nawet 5000 zł, mało tego, nie odejdziesz z pustymi rękami, bo najgorsze, co Cię może przytrafić, to 50 zł. Także no, w takiej sytuacji aż szkoda byłoby nie spróbować, oczywiście pod warunkiem, że masz pomysł. No i myślę, że tu jest największy problem. Po pierwsze, jest już dość późno, jak się z Wami witałam, to jeszcze te kilka osób przed telewizorem na pewno zostałam, bo słyszałam mnóstwo telefonów od Was od początku tej zagadki. Natomiast jednak z minuty na minutę tych osób przed telewizorem ubywa, bo to taka pora, że jednak prędzej czy później decydujemy się na sen. Także obawiam się, że teraz po pierwsze zostało bardzo nieliczne grono po drugiej stronie ekranu. Po drugie, no ile z tych osób mogło znaleźć jeszcze jedno zwierzę? No właśnie. Nie jest to łatwe zadanie. Z jednej strony mogłoby się wydawać, no dobrze, reżyser podpowiedział, że chodzi o zwierzę, no to będzie łatwiej. No niekoniecznie, bo gdybyśmy mieli ułożyć przypadkowe słowo, dowolne słowo, bez jakiejś konkretnej kategorii, to już bym to słowo słyszała, na pewno. To co do tego nie mam wątpliwości. Natomiast wiedząc, że szukamy nazwy zwierzęcia, już jest trudniej. Już te litery jeszcze raz sprawdzamy, próbujemy, a może ta litera, a może ta. Jeszcze do tego dochodzi zmęczenie, no i wynik jest taki, że nie słyszę jeszcze telefonu, mimo że chciałabym, żeby było już po zagadce. O reżyserze nie wspomnę, bo on to już w ogóle liczył na to, że ta zagadka szybko zostanie rozwiązana, więc stresuje się biedny, bo mówi, no tyle zagadek na dzisiaj, chciałam zdążyć w tym tygodniu i wciąż nie mam szansy. No uwaga, czas minął. To co? Jakie to zwierzę? Kto sięga po nawet 5000 zł? Nie czekajcie, to zbyt duże pieniądze, żeby zwlekać, czy żeby po prostu odpuścić. No byłoby szkoda, jeżeli pomysł masz. Kto skojarzył? Komu udało się znaleźć jeszcze jedną nazwę zwierzęcia? Niech wybierze numer razem ze mną. Gotowi? 704, 304, 310. No, bo czas minął. No uwaga. No, kto? Moment, Marcinku, no na pewno jest ktoś, kto sobie
poradził. No, może dopiero teraz wybiera numer ze studia, no już nie denerwuj się. Nawet 5000 zł do wygrania. Kto skojarzył? Choć ja muszę usłyszeć telefon. No musimy przejść dalej. A dopóki nie usłyszę telefonu, to nie wiem. Nie wiem, czy nikt sobie nie poradził, nikt nie znalazł tej nazwy. Czy wszyscy śpią, a może nikt nie próbował. I dobry wieczór, poproszę odpowiedź. Dobry wieczór, Ogar. Oj, trudne, trudne. 50 zł mogę oczywiście oddać za tę propozycję, bo jest to faktycznie zwierzę, ale ja wiem, czy ja mówiłam, że zwierzę, które jest w kopercie, to zwierzę, które znacie. Ogar. No myślę, że jest, jeżeli ktokolwiek jest do tej porze przed telewizorem, to znaczna część tych osób nie zna jednak tego zwierzęcia. Są lepsze propozycje na tablicy. No ale oczywiście 50 zł, tak jak obiecałam, za zwierzę oddaję. Nie widziałam tutaj tej nazwy nawet, ale może dlatego, że nawet nie pomyślałam o właśnie takiej nazwie. Słuchajcie, kończymy zagadkę i na ten koniec zagadki. Ja muszę dać pierwszą literę. Muszę, no bo żebyśmy zakończyli zagadkę, żebym miała no tę pewność, że ktoś sobie poradzi i ktoś powalczy o te pieniądze, to ta pierwsza litera, Marcinku, ja wiem, że proponujemy duże pieniądze, ale no nie chcę pokazać teraz koperty, a ta litera musi się tu pojawić, żebyśmy już zagadkę rozwiązali. No dobrze, uwaga. Zwierzę z koperty. Zaczyna się na literę. B. Na literę B. Dlatego sądziłam, że szybko usłyszę odpowiedź z koperty, dlatego że zobaczcie, ta litera jest na samej górze tej piramidy liter, więc pomyślałam, że jakoś tak może bardziej przyciągnie waszą uwagę, może od tej litery zaczniecie budować słowa. Akurat tak się nie złożyło i gdzieś nasz wzrok uciekał w inne części tej piramidy. No ale teraz jest szansa, że ktoś z was, mając tę pierwszą literę, wpadnie na tę nazwę zwierzęcia. Zwierzę na B. Kto walczy o nawet 5000 zł, bo tyle można zgarnąć w tym momencie, tylko kto próbuje. Ja nie sądziłam, że przy tej zagadce dotrzemy do tak dużych pieniędzy, bo tak jak mówiłam, chcieliśmy szybko tę zagadkę rozwiązać, no ale to wy ją rozwiązujecie, a my możemy liczyć na to, że szybko to się nie wydarzy. A gdyby się szybciej wydarzyło, do takiej kwoty na pewno byśmy nie doszli. Stało się tak, że zagadka wciąż jest z nami, mimo że już powinniśmy o niej dawno zapomnieć i mierzyć się z kolejnymi, które reżyser tak bardzo chce dzisiaj zdążyć wam zaproponować, no ale z każdą minutą ucieka szansa na to, żeby te kolejne zagadki miały szansę się na ekranie pojawić. No bo zobaczcie, nawet 5000 zł do wygrania, dużo kasy, a ja wciąż czekam na telefon, co odpowiedział. Miejmy nadzieję, że ta pierwsza litera przyspieszy tutaj rozwiązanie tej zagadki. Zwierzę na B. Resztę liter oczywiście musimy dołożyć tylko z tego zestawu liter. O tym pamiętajcie, bo żeby nie było takiej sytuacji, że ktoś wpadnie na jakieś dowolne zwierzę na B, na przykład, nie wiem, baran i wybierze numer do studia. No gdyby tu była litera N, to wszystko byłoby ładnie i można by było wygrać spore pieniądze za tę nazwę, ale to muszą być dokładnie te litery, które mamy tutaj do dyspozycji. Teraz w tym momencie zagadki, jak nigdy przedtem, warto o tym pamiętać, bo walczycie o naprawdę duże pieniądze. Nawet 5000 zł do wygrania. Komu udało się znaleźć jeszcze jedną nazwę zwierzęcia? Na B. No słuchajcie, bo teraz to walka no nie tyle z zagadką, co z czasem. No trzeba też tutaj być sprytnym, nie dać się wyprzedzić, bo z jednej strony trudno jest
znaleźć nazwę zwierzęcia, patrząc na te litery. Z drugiej strony mamy podaną tę pierwszą literę, jeżeli to ty będziesz szybszy, to nie ma się co wahać, bo naprawdę szkoda by było dać się wyprzedzić. No, na tym etapie zagadki, kiedy jesteśmy na jej finiszu, do wygrania nawet 5000 zł, nie daj się wyprzedzić, tylko czy masz pomysł, bo jeżeli nie masz pomysłu, nie ma sensu wybierać numeru do studia. Jakie zwierzę da się tutaj na literę B odczytać z tych liter? No, pospieszmy się, warto. Zbyt duże pieniądze do wygrania, żeby zwlekać z sięgnięciem po nie. Kto już wie, wybiera numer. Dobrze, ja dyktuję ten numer. Mam nadzieję, że usłyszę telefon. Uwaga. 704 304 310. I? Tylko pamiętajcie, to nie może być baran, bo tam w tym zestawie liter nie ma litery N. Sprawdźcie, upewnijcie się, bo czasem jest tak, że zamiast próbować ułożyć nazwę z liter, które mamy dostępne, to najpierw kombinujemy w głowie jakąś nazwę zwierzęcia na literę B, a potem sprawdzamy, czy te litery są tutaj dostępne. Żebyście się tylko nie pomylili, bo to ważne. Szkoda się pomylić na takim etapie zagadki, kiedy czekam na kogoś, kto zgarnie nawet 5000 zł. Bądźcie czujni i uważnie sprawdzajcie każdą literę, bo łatwo o pomyłkę. No jeszcze momencik czekam. Jest, na pewno jest takie zwierzę. Na B. No ale pospieszmy się. Im dłużej zwlekacie, tym mniej czasu zostaje nam tutaj na jakiekolwiek kolejne zagadki, a byłoby szkoda. To od Was zależy, jak szybko ta zagadka zostanie zakończona. Nawet 5000 zł do wygrania, jeszcze raz przypomnę, 704 304 310 to numer do studia. Kto skojarzył? Oj, chyba nikt nie skojarzył, Marcinku. Nawet jedna osoba? Oj, Marcinku, chyba jest jakiś problem, wiesz, może, no nie wiem, z jednej strony reżyser mówi, no przecież podpowiedziałem, a z drugiej strony, no tak, wiemy, że szukamy nie dowolnego słowa, tylko nazwy zwierzęcia na literę B. Jeżeli ktokolwiek znalazł jakieś inne słowo, no to nie może wybrać numeru do studia, no bo nie ma sensu. Trudno jest wpaść na to jedno konkretne zwierzę, na jedną konkretną literę. No myślę, że gdyby ktoś miał pomysł, to już bym słyszała telefon. Tym bardziej, że
te gwarantowane 50 zł. Ja myślę, że na tym etapie zagadki już nawet nie muszę o tym przypominać, bo walczymy o nawet 5000 zł. Czy ktoś skojarzył? A może po prostu widzowie poddali się już wcześniej, nie mając tej pierwszej litery, nie wiedząc, że chodzi o zwierzę. No i teraz nie ma komu szukać odpowiedzi, no. Jest późno. No moment, jeszcze moment, czekam, no, do wygrania nawet 5000 zł, także szkoda by było odpuścić teraz. No ja mogę zdjąć kopertę i pokazać teraz odpowiedź, ale czy ma to sens? No jeżeli jest chociaż jedna osoba przed telewizorem, która próbuje znaleźć tę nazwę, albo już znalazła, ale jeszcze nie wybrała numeru do studia, to jeżeli teraz pokażę Wam odpowiedź, to taka osoba straci szansę. A wybrać można nawet 5000 zł. To kto? Marcinku, a może pokażesz, nie wiem, ile liter ma to zwierzę albo coś, no bo, no zobacz, nie słyszymy telefonu. Może jakoś jeszcze tu pomożesz, co? No bo, no nie wiem już, co robić w takiej sytuacji. No pokazać teraz odpowiedź z koperty, kiedy zagadka zajęła nam tyle czasu, kiedy ktoś ma szansę sięgnąć po nawet 5000 zł, no byłoby szkoda. A jeżeli chcemy dać szansę widzom, no to może jakoś da się jeszcze podpowiedzieć, co? Nie odzywa się reżyser, więc nie wiem, czy się zastanawia, czy... No mówi, no Ewa, no ale gramy o nawet 5000 zł, no i co, mam po prostu podpowiedzieć jeszcze? Ale Marcinku, skoro jest to zwierzę, które znamy i widzieliśmy wiele razy, może widzowie kojarzą tę inną nazwę. Może dlatego jeszcze nie usłyszałam telefonu. Bo to czasem tak bywa. O, dobrze, reżyser się zdecydował pokazać. O, uwaga, tu się na dole pojawiło. Czyli co, pierwsza litera to B, trzecia litera to G, ostatnia to A. Siedmioliterowa nazwa. Dlaczego ja powiedziałam, że widzieliście to zwierzę wiele razy i znacie to zwierzę? To jest zwierzę, które mieszka w Polsce, więc nie trzeba tutaj wybiegać myślami gdzieś daleko za ocean i szukać jakichś egzotycznych gatunków. Nie. Zwierzę, które mieszka w Polsce. Dobrze, ja powiem więcej. Mam nadzieję, że reżyser nie będzie miał mi za złe, ale chcemy już usłyszeć odpowiedź z koperty, także dlaczego to znane zwierzę? Ono jest bardziej znane pod nazwą sikorka. No właśnie, znamy wszyscy to zwierzę? Znamy. No to tę drugą nazwę chciałabym usłyszeć. Reżyser mówi, dobra Ewa, ale skoro odpowiedziałaś, to 2 minuty i 15 sekund i musimy usłyszeć rozwiązanie. No każdy z Was widział sikorkę. Każdy z Was zna to zwierzę. Czy ze szkoły, czy ze spacerów po parku. To jest po prostu inna nazwa tego samego ptaka. Jak brzmi ta nazwa? Znacie to zwierzę. Potocznie mówimy sikorka. A jak brzmi inna nazwa? Ta oficjalna nazwa sikorki. No kto już wie? Minuta i 40 kilka sekund. Kto skojarzył, zapraszam do studia. 704 300 400 310. Umówmy się, że kończymy wreszcie tę zagadkę. No najwyższa pora, żeby to się wydarzyło. I tak za długo czekamy na odpowiedź. No ale tak jak mówiłam, to Wy tutaj rządzicie, jeśli chodzi o tę zagadkę, to Wy narzucacie tempo w programie i to Wy podajecie różne propozycje, które są albo bliższe, albo dalsze rozwiązania z koperty. Została minuta i 15 sekund.
Myślę, że co do odpowiedzi z koperty wyjaśniliśmy sobie wszystko. Jeżeli ktoś liczy na jakąś jeszcze podpowiedź, to przykro mi. Do wygrania nawet 5000 zł. Kto skojarzył, ma szansę sięgnąć po te pieniądze. Kto nie skojarzył, niech zaczeka i zobaczy, jak wygrywają inni. To co? Kogo usłyszę? Bo została minuta, więc nawet nie pytam kiedy. Najważniejsze, żeby to się jak najszybciej wydarzyło, póki jeszcze szansa jest. Duże pieniądze do wygrania. Kto skojarzył, jak inaczej nazywa się sikorka? No ta potoczna nazwa to sikorka, a taka oficjalna nazwa? Macie tutaj litery przed sobą, w tej piramidzie. No, zostało pół minuty, także musimy kończyć zagadkę. Najwyższa pora, żeby to się wydarzyło. Kto wybiera numer, dyktuje 704-304-310. Ale jeżeli nie wiesz, jak brzmi ta nazwa sikorki, nie wybieraj numeru. Daj szansę komuś, kto wie, bo zostało za mało czasu, żeby tutaj zgadywać czy kombinować. Uwaga, czy ktoś wybrał numer, bo zostały zaledwie sekundy, a nawet 5000 do wygrania. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i... No uwaga, nie sikorka, tylko co to będzie? Jeszcze czekam. Dobrze, słuchajcie, ja odkładam te pieniądze. One oczywiście na was czekają, ale ja już zdejmuję kopertę. Bo jeżeli mam usłyszeć teraz telefon, no to ja jestem przygotowana. A wy? Kto wybrał numer? Kto skojarzył, jak nazywa się oficjalnie sikorka? No mówimy sikorka, ale jak brzmi ta druga nazwa? No, to musi być teraz. Ja już jestem gotowa. 704 304 310. Aj, no, słuchajcie, to tym bardziej muszę usłyszeć szybko odpowiedź. Zobaczcie, co tutaj się pojawiło. Kończymy program. No, to reżyser pewnie zawiedziony, że nie miał szansy zaprezentowania wam tych kolejnych zagadek, ale z drugiej strony no, jest późno w nocy, więc też no, nikt może nie skojarzył tej drugiej nazwy. Wszyscy myślimy o sikorce jako o sikorce i zapomnieliśmy, że przecież ten ptak ma drugą nazwę. Jaką? Tę bardziej oficjalną. Może faktycznie jesteśmy tak przyzwyczajeni do tej potocznej nazwy, że wyleciało nam z głowy, że przecież sikorka tak naprawdę nazywa się... Nie, słuchajcie, nie mamy czasu, bo już krzyczą na mnie, że kończymy, no ja wiem. To co, usłyszę telefon, uwaga, trzy chwile. Trzy... Już nie szukajcie, jeżeli ktoś do tej pory nie skojarzył, to naprawdę szkoda zawracać sobie głowę, tym bardziej, że jest bardzo późno. Czekam na kogoś, kto skojarzył jednak nazwę tego ptaka. Sikorka, jak inaczej? Taka potoczna, pospolita nazwa to sikorka. Ale jak ten ptak się nazywa? Jak brzmi ta druga nazwa? Dwie chwile. No mam nadzieję, że jeżeli ktoś wie, to nie zwleka z wybraniem numeru do studia. Daje sobie tę szansę i wystukuje numer na telefonie albo stacjonarnym, albo komórkowym. To nieistotne. Ważne, żeby jak najszybciej ten numer wybrać i wygrać pieniądze, póki jest szansa, bo tej szansy za chwilę nie będzie. Przypominam, że kończymy zagadkę, no i kończymy też program. Także reżyser no, nie zdąży zaprezentować tych zagadek, które no, bardzo liczył na to, że jeszcze uda mu się dzisiaj, czyli w tym tygodniu je wam pokazać. No, myślę, że nic straconego, bo jeszcze zdąży, miejmy nadzieję, w
kolejnych odcinkach programu. Natomiast dzisiaj jeszcze jedna osoba ma szansę zgarnąć pieniądze, duże pieniądze, bo nawet 5000 zł. Niestety, jeżeli się ktoś z Was nie pospieszy, to ta szansa przepadnie na dół. Kto zdąży? Jak nazywa się sikorka inaczej? No przecież znamy doskonale to zwierzę, sami przyznacie. Tylko może tak bardzo jesteśmy przyzwyczajeni do tej nazwy sikorka, że zupełnie wyleciała nam z głowy ta druga nazwa. Uwaga, ostatni moment. Dobrze, to ile mamy tego czasu do końca programu? Bo może ktoś, kto ma przygotowaną odpowiedź, nie wybiera numeru, bo się obawia, że już nie zdąży. Zdąży jeszcze? O, minuta i 50 sekund do końca programu. No, zegar wystartował, a ja czekam na telefon. Mam nadzieję, że zdążę usłyszeć tutaj tę odpowiedź, za którą można wygrać nawet 5000 zł. No, warto wybrać numer, półtorej minuty. 704 304 310. No teraz myślę, że podstawowe pytanie powinno brzmieć, kto nie śpi? Kto nie śpi? Bo jeżeli ktokolwiek nie śpi, to może ktoś skojarzył. Jak się nazywa ta oficjalna nazwa sikorki? Jak brzmi ta nazwa? No sikorka, do tej nazwy pewnie jesteśmy bardziej przyzwyczajeni, bo tak takiej nazwy używamy na co dzień. No a ta druga nazwa, warto ją sobie szybko przypomnieć, bo została minuta. No przecież doskonale znacie to zwierzę. No nie jest to jakiś egzotyczny gatunek, który mieszka gdzieś daleko. Widzieliście nieraz tego ptaka. 50 sekund. Kto zdąży? Bo naprawdę nie mamy już czasu do wygrania nawet 5000 zł, a my kończymy zagadkę, kończymy program. Nie zwlekajcie, żeby potem nie było pretensji, że za późno, że nie zdążyłem. Jeżeli teraz wybierzesz numer, jeszcze zdążę Cię usłyszeć. Daj sobie tę szansę i wybierz numer po raz ostatni. Uwaga, zostało pół minuty. Jest ta nazwa tutaj w tej piramidzie. Inna nazwa sikorki. Kto sobie przypomniał? Jest późno, ja wiem, ale może ktoś zdąży. Uwaga, 20 sekund. 704 304 310. I uwaga, 10, 9, 8... 7, kto wie, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i sikorka. To inaczej. Kto sobie przypomniał, kto nie śpi? Jedna osoba. B. Jak? Momencik, momencik, Marcinku, zaczekaj. Jeszcze ktoś zdąży. Ja ostatni raz podyktuję numer. Uwaga. 704 304 310. No, kto wybrał numer? Uwaga. Naprawdę nikt nie skojarzył, nie wierzę. No, fanfary już są. Duże pieniądze, bo nawet 5000 zł do wygrania. Już musimy kończyć program. Jedyne, czego nam brakuje, to telefonu od zwycięzcy. Kto skojarzył? Jak się inaczej nazywa sikorka? No przecież tak dobrze znacie to zwierzę. Widzieliście je nieraz. Szczególnie o tej porze roku. No. Rzutem na taśmę. Kto tam wie, wybiera numer do studia, jeszcze zdąży się tutaj znaleźć. No ale to zależy od Ciebie. Jeżeli nie dasz sobie szansy, nie wybierzesz numeru, na pewno pieniędzy nie wygrasz. Jeżeli wybierasz numer, czekam właśnie na dźwięk telefonu od Ciebie. Nawet 5000 zł. No uwaga! To co? Bo ja się muszę już z Wami pożegnać. Jedna osoba. Nie czekajcie, bo za chwilkę będzie za późno. Ja już powinnam w zasadzie powiedzieć dobranoc. 5000 zł. Kto powalczy? No uwaga. No jak nazywa się sikorka? Inaczej. I dobry wieczór. Poproszę o odpowiedź. Dobry wieczór, Bogatka.
No pewnie, że tak, zna pan gdzie tę nazwę, Bogatka. Przyzwyczailiśmy się jednak do tej nazwy Sikorka i pewnie dlatego nie usłyszałam od razu telefonu. Cieszę się, bo stuwa jest już pana. No i teraz ma pan szansę sięgnąć po nagrodę bonusową. Czy jest pan gotowy? Próbujemy. No dobrze, no to życzę powodzenia, no i startujemy z pytaniami. Dokończ przysłowie. Gdzie drwa rąbią? Tam wióry lecą. Jak się nazywa waluta w Bułgarii? Gdzieś to słyszałem, lew. Podaj imię i nazwisko najbardziej utytułowanej polskiej himalaistki. Anna Czerwińska. Kinga Baranowska. Ale gratuluję walki. Ostatnio sporo było o tej osobie, sporo się mówiło. Ale walczył pan dzielnie, 100 zł jest pana. Gratuluję panu, pozostałym zwycięzcom. Może następnym razem uda się wygrać nagrodę bonusową. Do zobaczenia, do jutra.